Trafiłem dzika z łuku. Tylko się rozjuszył. Dobry z ciebie koń, no bo... Hej! Na pewno nie chcesz uciekać? Nigdy tego nikomu nie mówiłem. Jako chłopiec omal nie zginąłem. Naprawdę? Co się stało? Bawiłem się w samurajów w lesie z dala od domu. Szybko nastała noc i spotkałem niedźwiedzia. Jak przed nim uciekłeś? Za bardzo się bałem, by uciekać. Padłem i zwinąłem się w kłębek. Też bym pewnie tak zrobił. No i co dalej? Usłyszałem ryk niedźwiedzia i zerknąłem w górę. Obronił mnie młody samuraj. Zabił niedźwiedzia i zaniósł mnie do domu. Był na plaży w komodzie. Dobry człowiek. Otrzyma nagrodę w następnym życiu. Gdzie moja odwaga? Chcesz zobaczyć moje towary? Słyszałeś jakieś opowieści Giodzena? Tego nie widzę. Potrzebujesz nowego kołczanu lub sakwy? To zaszczyt ci pomóc. Tylko dla ciebie. Dziękuję. Z chęcią posłucham o kolejnych zwycięstwach.
W spokoju śpimy. Wspinamy się ku niebu. Ze złej przeszłości. Życie? Będzie dobrze. Ha! Nie wierzę w swoje szczęście. Idź. Dbaj o siebie. Proszę. Dowód mej wdzięczności. Ryodzo powinien być na cmentarzu.
Dobrze. Jesteś. Gotów wykraść dla nas trochę jedzenia? To wszyscy? Tylko ci, którzy są w stanie walczyć. Reszta jest chora albo zbyt słaba. Oby nam to wystarczyło. Prędzej zimą zakwitną wiśnie, niż zdobędziemy to jedzenie. Zawsze jest sposób. Wolałbym, żeby moi ludzie nie zginęli. Mój zwiadowca wrócił. Chodź. Dużo ludzi w środku. I działo sygnałowe na wieży. Jeśli wezwą posiłki z zatoki, będziemy w pułapce. Posiekają nas na kawałki. Znajdź miejsce do obserwacji. Kiedy zniszczę ich sygnał, atakuj. Zabiją cię. Więc mnie pomścicie i weźmiecie jedzenie. To nie są żarty. Czekaj na mój sygnał z wieży. Skoro tak chcesz. Muszę dać znak innym. Zobaczą, jak podkładam ogień. Już czas, Ryudzo. Pierwszy akord, Ben! Miła za to!
Znalazłeś coś? Nic tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Znajdźmy wam coś do jedzenia. Gdzie schowali żywność? W wieży nic nie widziałem. Znalazłeś coś? Stertę papierów przy martwym oficerze. Pokaż. Znasz mongolski? Nie najgorzej radzę sobie z chińskim. Od kiedy? Odkąd czytałem Sun Zi. To był tylko tymczasowy skład. Zabierają wszystko. Za morze. Łodzie są w zatoce. Nie dostaniemy się tam. Tu się udało. To szaleństwo. Jaki masz pomysł? Zobaczmy, z czym się mierzymy. Są małe łodzie Mongołów. Żeby jakąś ukraść, musielibyśmy przebić się przez wojsko. Za dużo przeszkód i łuczników. Atak od frontu to samobójstwo. Nie wypchnę swoich ludzi przed szeregi wroga. Wyślij łuczników na ten klif. Mongołowie skupią się na nich, a my ukradniemy łódź. Płonąca strzała może wysadzić materiały wybuchowe. To odwróci ich uwagę. Muszą przestać pilnować plaży. Posłuchajcie. Nie wiedzą, że zajęliśmy fort. Będą czekać na posiłki, które nie nadejdą. Zajmijcie ich, dopóki nie wykradniemy łodzi. Potem ukryjcie się w lesie. Wypatrujcie pochodni. To wasz sygnał do ataku. Poszukajmy drogi na plażę. Słyszeliście, Ryuza? Nie zawiedziemy cię! Twoja walka przypomniała mi o turnieju pana Nagao. Chciałeś wygrać za wszelką cenę. To były zawody. Też walczyłeś zaciekle. Czyżby? Do czego zmierzasz? Tylko wspominam nasz pojedynek. Pogadamy o tym później. Jeśli przetrwamy. Twoi ludzie powinni być gotowi. Podpal pochodnie. Teraz. Wiedziałem, że dadzą radę. Patrz, jak płonie! Ach!
Nie taki był plan, Dzinie! Nie ma czasu na walkę! Musimy dotrzeć do tej łodzi! Szybko! Zawiosła! Nie wierzę, że nas nie zatopili. Twoi ludzie odwrócili uwagę załogi. Poszukaj jedzenia. Pusto. Nie wiedziałem, że nasz pojedynek tak cię dręczył. To już wiesz. Nic z tego. Powinieneś powiedzieć mi wcześniej. Życie nas rozdzieliło. Tak czy siak, to stare dzieje. Nie ma tu jedzenia. Znalazłeś żywność? Nie. Może jest na innym statku. Słyszysz? To czterech albo pięciu ludzi. Nie ma innej drogi. Zaskocz ich. Witajcie! Musimy być szybcy. Masz swój łuk? A ty? Dałem moim ludziom. Dużo! Wyjdźcie się! Dużo! Zawsze miałeś lepsze oko. Cóż, obyś miał ostry miecz. Mongołowie, brać ich! Jeśli jedzenia nie ma tutaj, będzie na drugim statku. Poszukaj tu, a ja pójdę dalej. Uważaj.
Ga garbu urugi ciosndy. Chodź, nie ktej po komczta! Tyńku, Harwo! Nie marniegiem, Harwo! Niech to się... A to co? Chyba plany bitew. Muszę znaleźć Ryuza, a nie śladu jedzenia. Musimy coś znaleźć. Całe jedzenie, które nam ukradli. Ryudzo. Nie poddaję się! Zabiłbym tego Mongoła, gdybyś się nie zjawił. Wiem.
Widziałeś, jaki był wielki? Już wiem, co się stało z tym jedzeniem. Tato! Dranie, palą nasze zapasy! Ryudzo, musimy iść. Umiesz pływać? Jeśli muszę. Uważaj, ogień! Skacz! Schowajmy się. Szukają nas. Tam jest dobra kryjówka. Obiecałem moim ludziom strawę, a wracam z niczym. Wymyślimy coś. Ilu jeszcze stracę ludzi? Znalazłem coś przydatnego. Mongolskie plany. Z drogami zaopatrzenia? Jest jedna mapa na początek. Daj mi ją. Będziemy działać razem. Masz własne problemy. Oni na mnie liczą. Oddaj mi to, Jin. Jeżeli przyjdziesz na zamek Kaneda, będę tam. Nie pozwól się wykryć. I ty też. Potrzebuję więcej sojuszników.